serdecznie w nowym filmiku na moim kanale, w czymś, czego dawno nie było. Mianowicie pobawimy się dzisiaj troszeczkę w unboxing. Na Instagramie zapuściłam ankietę pytając, czy chcecie zobaczyć, co do mnie dzisiaj przyszło. Stwierdziliście przynajmniej większościowo, że tak. W związku z tym zabieramy się za odpakowanie paczuszki. Paczka przyszła do mnie ze sklepu Magiczny Kram. To jest ezoteryczny sklep z różnego rodzaju produktami związanymi z rytuałami, z magią. Także coś, czego jeszcze u mnie nie widzieliście. I nie wiem, na ile zobaczycie, bo ja też nie bardzo chcę na ten temat na dłuższą skalę się rozprawiać. Dobra, ja nie widziałam jeszcze, co jest w środku. Zobaczymy sobie na pewno spis tego, co zawierają pudełka na samym końcu. Wiem, że w tym pudełku, ponieważ są dwa, tak pokazuję Wam jedno, ale są dwa pudełka, tu jest opis właśnie rzeczy, więc sobie to schowamy. Duże i małe, to jest zestaw startowy, to jest mystery box. Także w tym na pewno, z tego co kojarzę, powinien być obrus i książka, ponieważ książka była do wyboru, wybrałam taką, której jeszcze nie posiadam, a całej reszty nie znam. Nie czytałam opisu za bardzo, chciałam mieć też niespodziankę, więc zobaczymy, co udało mi się zakupić. Dobra, nie przedłużając, lecimy. Wy pierwsi zobaczycie, co tam jest. Otwieramy sobie pudełeczko. No, nie zobaczycie. Okej. Odrzućmy to na bok. Ciężko mi się skupić, bo patrzę się na kamerę, która rejestruje pudełko, a nie na tą, która rejestruje mnie, więc wybaczcie mi ten błąd, ale dawno nie robiłam żadnych unboxingów, a już szczególnie na dwie kamery. Mamy tutaj jakąś tajemniczą kopertę, więc ja sobie ją pozwolę otworzyć. Niestety wosk się łamie, jest bardzo, bardzo kruchy. Szkoda, bo miałam nadzieję, że uda się tą pieczęć zachować w całości. Byłoby fajnie. Ale już sobie otwieramy. Zobaczymy, co jest w środku. Magiczny kram. Magiczne pudełko, które trzymasz w rękach, to efekt naszej rocznej pracy nad unikatowością asortymentu magicznego kramu. Zestaw w formie mystery boxa został stworzony jako odpowiedź na często zadawane nam pytanie, od czego zacząć. Aha, dobra, tu jest opis przedmiotów, więc ja sobie tego nie czytam, nie patrzę, co tam jest, odłożymy sobie to na bok. Dla szybkiej jasności i dla szybkiego wytłumaczenia, to nie jest żaden mój początek. W temacie takim siedzę już od bardzo długiego czasu, natomiast jest to temat, którego na forum nie poruszam specjalnie. I nie wszyscy o tym wiedzą. W związku z tym dla większości z Was to będzie nowość. Dobra, otwieramy pudełeczko, otwieramy. I już na dzień dobry widzę obrusik, więc sobie rozpakowujemy. Rozpakujemy. Dużo ciekawych rzeczy widzę w pudełeczku. Dobra, mamy obrus. Obrus był w dwóch rodzajach do wyboru. Wiem, że był dla lepszego materiału za dopłatą do wyboru też, ale myślę, że nie ma takiej potrzeby. Na pewno Wam zrobię gdzieś przebitkę tego, jak on się prezentuje, bo no tutaj wielkościowo nie zdąży, to że się nie zmieści, nie damy rady go obejrzeć. Jest złote zdobienie dookoła i srebrna gwiazda na środku. Także powiem Wam, całkiem spoko, całkiem przyjemnie wygląda. Ma dużo takich nitek, jakby z produkcji, wiecie, niewytrzepanych, no więc trzeba będzie to trochę poczyścić albo wyprać po prostu. Okej. Dobra, lecimy dalej. Stośny bałagan mi się tu zaczął robić na blacie. Następny przedmiot. Mamy woreczek. Czekajcie, w tą stronę mamy woreczek. Już słyszę, że są w środku jakieś kamyczki. Także zaraz zobaczymy, co tam się kryje. Okej, wygląda mi to na czarny turmalin. Ciężko jest tą stronę produkować i pokazywać wszystko.
na czarny turmalin. Oczywiście, czy mam rację, to sobie sprawdzimy, później. Podoba mi się fakt tego, że ten woreczek jest jakby taki naturalny, wiecie, nie z, jak one się nazywa, organza, są te kolorowe takie woreczki, tylko ten jest naturalny, nie wiem, lniany chyba, także spoko. To na plus. Mamy drugi taki woreczek. W tym drugim woreczku jest coś innego. Ja sobie sprawdzimy, co się tam kryje. Okej, mamy tutaj pentakl zapodany. Nie wiem, z jakiego stopu. To są te takie ciemno-złote stopy, powiedzmy. Okej, jesteśmy z powrotem. Wybaczcie mi tą przerwę, to cięcie po drodze. Aczkolwiek okazało się, że nie pomyślałam o tym, żeby sprawdzić kartę, bo co prawda kamery dawno nie używałam, ale trochę materiału na niej było. I tutaj spoiler alert, dostaniecie jeszcze zaległy zeszłoroczny film z niezapominajką. Jak uda mi się go w końcu zmontować. Dobra, wracając do tematu, dostaliśmy ten pentakl, bardzo fajnie wykonany swoją drogą. Nie jest to ani srebro, ani żaden taki specjalny, wiecie, metal szlachetny. Myślę, że to jest mosiężne, nie wiem jak to nazwać do końca. Natomiast jest bardzo solidny, nie jest to taki jak czasami można tego typu wisiorki znaleźć na przykład na terenach turystycznych, nad morzem, jakieś takie znaki zodiaku, jakieś takie symbole śmieszne i one są zazwyczaj takie bardzo cienkie. Nie, to nie jest wykonane bardzo fajnie, więc duży plus moim zdaniem. Dobra, rzućmy go z powrotem przynajmniej do woreczka. Mam nadzieję, że teraz uda mi się nagrać wszystko tak, jakbym chciała. Także jeszcze raz przepraszam Was za to, jak to dzisiaj wygląda, ale może jeżeli ta część Wam się spodoba, to będziemy nagrywać więcej unboxingów i vlogów, bo mam jeszcze kilka unboxingów na myśli, które chciałam zrobić, zamówić i zrobić, no ale zobaczymy. Dobra, lecimy dalej. W oczy rzuca się biała szałwia, super sprawa do oczyszczania. Służy jako kadzidło, podpalamy czubek, oczyszczamy teren, pomieszczenie. Bardzo dużo ludzi zauważyłam, używa jej na przykład przed ćwiczeniami jogi. Więc jeżeli ćwiczycie jogę, to polecam serdecznie. Bardzo fajna sprawa i pięknie pachnie. Potem mamy lawendę. O proszę, jak miło. Kolejny składnik do kadzidła na przykład. Co tu się dalej kryje? Mamy fiolkę. Fiolka. Wygląda to na kryształ górski. Wydaje mi się, że tak, skoro to jest starter pack, to kryształ górski jest niezbędnym elementem apteczki każdej czarownicy, że tak to nazwę. Także myślę, że to będzie to, no ale oczywiście sobie sprawdzimy później. Kolejna fiolka. Olej kryształowy, kryształ górski. Okej, patrzcie. Już Wam pokazuję, prezentuje się w ten sposób. Ja wiem, że tu się wszystko odbija, mam nadzieję, że mimo to będziecie widzieć. A z tyłu jest faktycznie, są kryształy górskie wsadzone. I jest to w konsystencji faktycznie takiej olejowej. Powiem Wam szczerze. Czymś pachnie, ale nie wiem czym. Nie wiem, naprawdę, nie wylało się. Jest bardzo łatwo to było odkręcić, ale się nie wylało, więc fajnie. Bardzo fajny flakonik swoją drogą. Nie mam pojęcia, do czego się używa olejów. Myślę, że do namaszczania świec na przykład, w sensie tego typu olejów, bo roślinne różnej maści, typu właśnie ziołowe czy coś, to jak najbardziej znam, czy eteryczne olejki, typu wiecie, różany, czy trawę cytrynową, czy coś ten deseń. To poza zapachem samym w sobie to może być do namaszczania świec. Natomiast do czego się używa oleju z kryształów? Nie wiem, więc fajnie, coś nowego również dla mnie. Potem mamy tutaj świeczuszki. Magic Spell Candles. Sprawdźmy sobie. Wow, czadowo. Wyglądają troszeczkę jak kredki świecowe. W różnych kolorach świeczki. Mają fajny rozmiar, bo przynajmniej
nie będą się paliły nie wiadomo jak długo. Ok. Z tyłu prezentuje się opis w ten sposób, jakby ktoś miał ochotę poczytać. No ja jestem w szoku, bardzo fajnie. Podoba mi się rozmiar tych świec. Jestem bardzo zadowolona z rozmiaru świec i to, że i tego, że dali je w kilku kolorach. No i na sam koniec mamy książkę, jak do mnie mam, więc ja sobie pozwolę to pudełko odłożyć. I rozpakujemy sobie książeczkę, w ogóle fajnie zapakowane, naturalnym sznurkiem, też mi się podoba. Jeszcze zamiast srebrnego papieru dałabym szary papier, ale no wiecie, trochę elementów błyszczących też musi się znaleźć. Dobra, sprawdźmy sobie, czy jest ta, którą wybrałam. Dokładnie tak. Książka pod tytułem Piramida Czarownic. Robert Hardy ją napisał. Wikańskie spojrzenie na kabałę. Powiem Wam, że nie mam pojęcia, znaczy nie czytałam tej książki, nie czytałam jej opisu, natomiast była jedyną książką, której nie mam listy do wyboru, więc stwierdziłam, że no czemu nie. Książka jak książka, dobrze wydana. Znaczy wydana. To już jest niezależne akurat od magicznego kramu oczywiście, no bo drugi jaki dostali, taki dostali. Ale myślę, że to zawsze jakiś fragment ciekawostki do poczytania, no bo czy wiedzy, to wszystko zależy od tego, co bierzemy pod uwagę. Mamy tu tą drugą paczuszkę, natomiast ja bym chciała jeszcze rzucić okiem na ten opis. Mamy tutaj obrus z pentagramem, nie będę czytała wszystkiego po kolei. Myślę, że może wrzucę, albo nie wrzucę Wam, niech tam będzie tajemnicą magicznego kramu, opis tych przedmiotów, więc pokażę tylko tak, jak pokazywałam wcześniej. Zestaw kolorowych świec, kwiat lawendy, fiolka z kryształem górskim, czyli mieliśmy rację. Olej kryształowy z kryształem górskim. Używany jako amulet, proszę bardzo. Namaszczania osób lub narzędzi w celu nasycenia subtelną energią minerału. No proszę. Czarny turmalin. A, trafiła mi, jeżeli chodzi o kamienie. Pentagram na rzemyku, pęczek białej szałwii i książka. Super, także opis się zgadza. Trafiliśmy ze wszystkim praktycznie, o czym myślałam. No i teraz mam tu jeszcze takie coś jak Mystery Box. Ten box jest z nieoczekiwaną zawartością. Nie wiem, co skrywa. Nie było tego, to nie jest opisane na stronie, więc nawet bym chciała, to nie podglądałam. Widziałam, że ludzie już robili unboxingi, także no, nie wiem, co jest w środku. Starałam się omijać, nie mam pojęcia, co tam znajdziemy. W poprzednim miesiącu były na przykład, znaczy miesiącu, też nie wiem, czy to jest cykliczny box, czy on wychodzi co miesiąc, czy wychodzi jak go przygotują, tego nie wiem. Więc jeżeli magiczny kram ogląda ten odcinek, to mam nadzieję, że w komentarzu zostawi informację na ten temat, byłoby mi niezmiernie miło. Jak często wychodzą boksy? O, tak brzmi pytanie. Natomiast jeżeli tak się nie stanie, to na pewno gdzieś się tam tego dowiem i ci, którzy będą chcieli się dowiedzieć, to się dowiem i będę znała odpowiedź na przyszłość. Natomiast w poprzednim miesiącu były na przykład takie drewniane łyżeczki do nabierania ziół czy przypraw w kuchni. Ja bym ich używała w kuchni akurat. Rewelacyjna sprawa. Także bardzo, bardzo fajnie. Zobaczymy, co tym razem kryje. Chciałam to zostawić na osobny unboxing, ale już tak dawno nie było, że unboxingów, że nie będę zwlekać. Otworzymy sobie pudełeczko. Jesteście gotowi? Ja wiem, cały czas patrzę na tą kamerę z drugiej strony. Czekajcie. A nie, to się też tak otwiera. Okej, patrzcie, pudełeczko się całe rozkłada. Mamy tutaj dużo ciekawostek. Ale pachnie, niesamowicie pachnie ze środka. Mamy powiązane świece biało-czerwone. Więc fajnie, bo są znowu tej samej wielkości co te. Bardzo mnie to cieszy. I jedną niebieską, błękitną w sumie. Kolejny pęczek szałwii. Szałwii nigdy za wiele, więc super.
Ciekawa jestem, czy była też dodawana poprzednim razem, bo nie wiem tak do końca, co tam się znajdowało, więc fajnie byłoby zobaczyć i zrobić jakieś porównanie. Ale jeżeli Wam się będzie film podobał, to może zobaczycie kolejne pudełko, jakie wydadzą. Będziemy mieli szansę poznać i porównać, czy szałwia jest jakimś standardem w każdym z tych pudełek. Nie wiem, od czego zacząć. Może od tego. Mamy tutaj... To wygląda na jakieś drewno, na jakieś drzewo. To będzie fragment, czy element do kadzidła razem z połączeniem z lawendą, którą dostaliśmy wcześniej. Może się fajnie komponować. Sprawdźmy. Bardzo intensywnie pachnie. Ale nie wiem, czy to jest patchoula. Wydaje mi się, że to jest coś innego. I też, no jeżeli źle wymawiam nazwy, to możecie mnie poprawić w komentarzu, chętnie poznam prawidłowe. Także fajna sprawa. W ogóle fajny flakon znowu, nie? To jest takie... Lubię takie rzeczy. Mamy bransoletkę z bursztynu. Nie me gusta, ale bursztyn się przydaje jak najbardziej. Wydaje mi się, że prawdziwy. Że prawdziwy bursztyn. Nieszlifowany, także ona... Powiem Wam, co jest fajnego w bransoletkach tego typu, jeżeli chodzi o bransoletki minerałów. Z czasem te kamienie się szlifują od noszenia ich na ręce i robią się świecące. Albo w ogóle znikają, bo się wycierają tak bardzo. Także to jest bardzo śmieszna sprawa, jeżeli chodzi o naturalne bransoletki, u któregoś dnia i ich nie ma. Dobra, mamy tutaj kilka rzeczy, poza tym, że nam się sianko wysypuje. Będę bardzo ostrożna, bo nie mam pojęcia, co tam może być. Dobra, czekajcie. Widzicie? Widzicie. Kurde. Od długiego czasu, jak widać, zresztą nie byłam na paznokciach. Z racji niewychodzenia z domu teraz i ciężko mi się już cokolwiek łapie. Co my tu mamy? Aha. Dobra. Nie chcę wypaść. Nie chcę wypaść. Dostaliśmy, słuchajcie, pentakl, ale dużo mniejszy niż ten poprzedni. Na rzemieniu. Czekajcie, sobie wyciągniemy ten poprzedni, żebyście mieli porównanie. I już wiem, co mogłabym z nim zrobić. Patrzcie, jaka jest różnica. Widzicie? Wielkościowo. Ale również jest taki solidny, jest bardzo gruby, więc nie jest to jakiś tam kawałek cienkiego metalu. I już wiem, do czego sama go wykorzystam, bo ja sobie zrobię z niego zakładkę. Lubię mieć na rzemieniu po prostu rzemień wsadzony w książkę. I po jednej albo drugiej stronie jakiś wiszący element. Ostatnio na przykład robiłam, znalazłam gdzieś taką starą, nie wiem jak to nazwać, no taką ozdobę z opaski do włosów, bardzo starej, bo to opaska jeszcze była z Monster High i ona ma mianie nietoperza, wiecie, w formie właśnie takiej dekoracji i tego nietoperza sobie przywiązałam do rzemienia. I w tej formie służy mi za zakładkę. Przynajmniej nie deformują książek, takie cienkie zakładki. Tu mamy węgielki. Węgielki do kadzideł. Z tym, że jest jeden minus takich węgli. Bardzo kopcą, tak samo jak całe zioła ogólnie. W sensie, bo to zioła, nie węgle, ale zioła kopcą okrutnie. Więc ja na przykład nie przepadam za naturalnymi kadzidłami w domu. Bo jest to zbyt intensywne. Wolę coś takiego robić na dworze, a w domu używam patyczków jak najbardziej. Ale przyda się. No to jest znowu rzecz, która się przydaje. To jest ciężkie. Myślę, że to będzie jakiś kamień. Bardzo mnie interesują też te woreczki, które są pod spodem. Okej. Tym razem mamy ametyst. Nie będziecie chyba widzieć pięknego koloru, pięknych fioletów. No nie, nie widać. Nie widać w kamerze, mi się wydaje. Czekajcie, spróbujemy. O, może teraz troszeczkę. Jest naprawdę, no dosyć duży. Ciężki.
Także fajnie, kawałek kamieni. Nie wiecie, nie tak jak z tymi, jak te kryształy, że są takie drobniutkie, tylko jest to faktycznie kawałek kamienia. Więc jeżeli ktoś lubi kamienie czy minerały, to bardzo fajna sprawa. Ametyst też jako jeden z bardziej naturalnych i tych podstawowych minerałów potrzebnych do różnych rzeczy. Fajnie, no, dla mnie spoko. Chyba jeden z większych, jaki mam z takich szlifów. No nie, one nie są szlifowane. Wiecie, co myślisz, że są świecące, nie są takim kanciastym i ostrym minerałem. I mamy woreczki. I słuchajcie, ja nie wiem, z czego te woreczki są. Dotyku są jakby z lnu. W każdym razie nie są to z organzy, czy z organdyny, z organzy. Nie są to takie te standardowe, kolorowe woreczki, więc mam nadzieję, że będzie opis, bo bardzo chciałabym zobaczyć, co to jest za materiał. Wygląda na naturalny właśnie. Także fajna sprawa, z przeplecione ze sznurkami. Ja na przykład jak daję prezenty ludziom, to czasami daję w takich woreczkach. Różne, nie? Czasami biżuterię czy coś. Bardzo fajnie to wtedy wygląda, moim zdaniem. Dobrze, to by było na tyle, jeżeli chodzi o unboxing. Sprawdźmy sobie naszą kartkę, co my tu mamy. Trzy woreczki bawełniane. No proszę, świece, pęczek białej szałwii, ametyst, otoczak. O właśnie, to jest to, że one są takie oszlifowane, otoczak. Fiolka z Palo Santo. No proszę. Węgiel. Trybularzowy, pentagram i bransoleta z bursztynem bałtyckim. Możecie sobie zobaczyć, to zawierał ten box. Powiem Wam szczerze, że jeżeli chodzi o boxy, mystery boxy dostępne na polskim rynku, to jest on jednym z najtańszych mystery boxów. I dlatego mnie skusiła cena, żeby zobaczyć po prostu, co za te pieniądze możemy dostać. Link do sklepu dostaniecie w opisie naturalnie, więc jeżeli będziecie chcieli skorzystać, to proszę bardzo. Ten box nie został mi wysłany za darmo, ja go sobie sama kupiłam. Jest kod dla nowych użytkowników, jeżeli się zarejestrujecie najpierw przed złożeniem zamówienia, na 5% bodajże. Także no ja jestem zadowolona. Powiem Wam szczerze, że jak za to, co się tam płaci, to myślę, że jest to odpowiednia kwota za produkty, które żeśmy dostali. No i tak jak mówię, ja chętnie spróbuję kolejnego, żeby zobaczyć, jak bardzo jest zróżnicowany ten mystery box, bo oczywiście startowego zestawu kolejnego kupować nie będę. Wiem, że można też kupić u nich pojedyncze produkty, więc w sumie można by zliczyć, ile te produkty, jeżeli są dostępne, kosztują u nich na stronie, ile wynosi box i czy to się opłaca. Zobaczymy. Może podejmę taką próbę, to jeszcze gdzieś zobaczycie statystykę. Tu może, o tu, nie wiem, zobaczymy. Tam. Dobra, mam nadzieję, że taki unboxing nietypowy Wam się podobał. Dajcie znać, które z tych produktów Wam się podobał najbardziej. Ja chyba, nie wiem, ja jestem bardzo zaciekawiona tym olejkiem, bo, no tak jak mówię, nie znam. Palo Santo bardzo ładnie pachnie i widocznie nie miałam okazji jeszcze go wąchać, bo bardzo mi się zapach podoba. I to są chyba rzeczy, z których najbardziej się cieszę, plus te świece, bo świec nigdy za wiele, ja świece uwielbiam. Stanowczo za mało ich palę. Mam w domu od groma i tylko je przekładam, zamiast z nich korzystać. Także rozmiar świec mi się podoba. No. Myślę, że to tyle z mojej strony. Czekam na Wasze komentarze. Dajcie znać, czy chcielibyście zobaczyć więcej takich unboxingów. Wtedy będą krótsze, bo będą mystery boxami. No ale cóż, myślę, że fajnie. Ja bawiłam się świetnie. Do co? Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Na razie.